dobry. Chciałem was zapoznać bliżej z taką grą Maddoku, pochodną Sudoku, ale moim zdaniem troszeczkę łatwiejszą. Gra pochodzi z portalu Uniwersytetu w Cambridge w Anglii, z programu, który się nazywa Enrich i który wzbogaca program matematyki, nauczania matematyki o różnego rodzaju logiczne i matematyczne zadania, sam raz na ćwiczenia z myślenia. Zacznę od tego, że na tej stronie można sobie, korzystając z tej ikony, ustawić tutaj różne opcje. Ja ustawiłem tabelę 4x4 i najniższy poziom trudności, ale bardzo was zachęcam do tego, żeby próbować o własnych siłach tej zabawy. No i na czym ta sytuacja polega? Mamy taką tabelę 4x4 i w każde pole tej tabeli trzeba wpisać jedną z czterech liczb, 1, 2, 3 lub 4, w taki sposób, żeby w wierszu żadna z tych czterech liczb się nie powtarzała i nie powtarzała się też w żadnej kolumnie. No i mamy tutaj wskazówki. Ta dwójka w tym polu oznacza, że tu będzie dwójka. Podobnie tu w tym polu oznacza to, że tu będzie czwórka. W ogóle takie pola obwiedzione grubszą kreską nazywają się klatkami. No więc w tej klatce iloczyn obu liczb musi dać 3. Natomiast w tej klatce muszą znaleźć się liczby, które dzielą takie, które są dzielnikami czterech, czwórki, czyli czwórka, dwójka i jedynka. No, suma liczb w tych dwóch klatkach musi być równa 7, w tych trzech 9, iloczyn w tych dwóch musi być równy 1 i 2, a w tych trzech 6. No i jak to się robi? No jak klikniemy tutaj, to pojawia się taki panel i tu można z tego panelu wybrać sobie co trzeba. No i teraz możemy zacząć kombinować. No popatrzcie, jeżeli suma pól w tych dwóch, w tej klatce, w tych dwóch liczb na tych dwóch polach musi być równa 7, to a mamy do dyspozycji jedynkę, dwójkę, trójkę lub czwórkę, to jedna z nich musi być czwórką, druga trójką. No ale czwórki być tu nie może, dlatego że czwórka już jest w tej kolumnie, w związku z tym tu musi być trójka. A czwórka musi być tutaj. No jeżeli tu jest trójka, no to tu musi być jedynka, bo wszystkie pozostałe liczby już mamy. Tu musi być jedynka. Teraz czasem można się zastanowić i powiedzieć sobie, no tak, nie wiem jeszcze do końca, ale tu w grę wchodzi tylko dwójka lub jedynka, w związku z tym mogę, klikając tutaj na to dolne pole, wpisać te dwie liczby, tak sobie po prostu dla pamięci. No i zobaczmy. 6 to jest 1 razy 2 razy 3, no ale dwójka stać tu nie może, dlatego że z całą pewnością w tym, na tych dwóch polach znajduje się jedna dwójka, czyli tu musi stać trójka, a w tak, przepraszam, to tu musi stać trójka, a tu musi w związku z tym stać dwójka. No jeżeli tu stoi trójka, to dwójka, to czwórka, no to tu musi być jedynka. Jeżeli tu jest jedynka, a iloczyn liczb w tej klatce musi być równy 3, no to tam musi stać trójka, nie ma innego wyjścia. Jeżeli tu stoi trójka, to w tym polu musi stać czwórka, bo innej liczby już do wyboru nie mamy. No i teraz zastanówmy się, jeżeli tu stoi, zastanówmy się nad tą klatką, no nie może tu stać czwórka, bo czwórka już jest na tym polu. Zastanówmy się, jak to jest. No może popatrzmy na tą klatkę z sumą równą 9. 9 to jest
To jest, jak to się może rozłożyć? 5 plus 3 plus 1, no ale to już nie, dlatego że tu już mamy czwórkę, więc to może być 2 plus 3 plus 4 lub 3 plus 4 plus 2. No to tu musi być dwójka w takim razie, tak? Bo zarówno wśród z tych dwóch kombinacji 2 plus 3 plus 3, 2 plus 3 plus 4, no właśnie, to tu będzie dwójka, a nie może być dwójki tu, bo jest tu. Więc musi być tutaj. Tak? Więc wpisujemy tu dwójkę. No, jeżeli wpisujemy tutaj dwójkę, to tu musi być trójka. Ale tam była dwójka, więc tu już dwójki nie może być. To tu musi być jedynka, tu musi być dwójka. No i zostały nam te trzy, dwa pola. Tu musi być czwórka, no bo została nam tylko jedna możliwość tak naprawdę, no a tu musi być jedynka. No i w ten sposób rozwiązaliśmy nasze maddoku. Możemy sprawdzić, czy jest to dobrze zrobione. Dobrze zrobione. Dziękuję i zapraszam do samodzielnej zabawy.